Konsul Renata Nagórska ze Lwowa, Tatiana Bojko, prezes Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości i wójt Żurawna Wasyl Witer złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na gmachu Domu Ludowego. Tak rozpoczęły się obchody 515. rocznicy urodzin Mikołaja Reja. Ojciec polskiej literatury przeszedł do historii jako Mikołaj z Nagłowic, ale urodził się w zapomnianym Żurawnie. Zebranych przywitała Tatiana Bojko, prezes Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości. Dlaczego Rej? O nim się bardzo mało mówi, a tak jak w 16 roku my podpisaliśmy umowy tu w Żurawnie, że wspólnie realizujemy projekt Żurawno Miasto Dziedzictwa Historyczno-Kulturowego Obojga Narodów, polskiego i ukraińskiego. Teraz jest kontynuacja i rozwinięcie tego jednego projektu i takie poszerzanie rozmaite te. Tak jak jest 515 rocznica urodzin Mikołaja Reja, to jest luty, a 21 lutego jest Dzień Języka Międzynarodowy, Dzień Języka Ojczystego. I my ujęliśmy to w jednym takim przedsięwzięciu, Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej. Konsul Irena Nagórska podziękowała za pracę włożoną w wydarzenia i za pamięć o historii polskiej kultury. Powiedziała, co jest piękne w tym wydarzeniu. Nie zapominacie Państwo o naszym dziedzictwie kulturowym i sięgacie do takich postaci jak ojciec literatury polskiej Mikołaj Rej. Agnieszka Włodarczyk, nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEK do Centrum Kulturalno-Oświatowego imienia Makuszyńskiego w Stryju, zaprezentowała sylwetkę i znaczenie dla polskiej literatury Mikołaja Reja. Bije dzisiaj ludów tętno. Musi naprzód iść z Żydami, a nie tępić życia zaród. Pełnię soków czerpać z ziemi. Jaki język, taki naród. To jest ważne wydarzenie dla naszej miejscowości. Pracujemy teraz z polską społecznością nad otwarciem muzeum wybitnego polskiego pisarza Mikołaja Reja. To zbliża nasze kultury, polsko-ukraińskie relacje. Dla naszej społeczności to jest bardzo dobre. Młodzież recytowała utwory ojca polskiej literatury oraz wiersze polskich i ukraińskich poetów w obydwu językach. Organizatorzy przygotowali niespodziankę. Uczestników spotkania poczęstowano pączkami. Zaprezentowano również specjalne gadżety, kubki z Mikołajem Rejem. Kiedy zaczęłam po prostu wchodzić w temat, co on pisał, jak on pisał, o czym on pisał, no to on jest niesłusznie zapomniany. A tak jak na tych terenach mam taki na przyszłość pomysł, takim szlakiem kulturowym na tych terenach. Przecież mamy Fredro, mamy Wierzyńskiego, mamy Makuszyńskiego, mamy później Tureja, a później w Stanisławowie mamy Franciszka Karpińskiego. No, nie tylko w tym kierunku to podróżować można, i tu podróżować.